Cześć, witam was kochani w nowym odcinku serii Mierzemy. Dzisiaj zapraszam was na haul ubraniowy z Sinsaya. Mam tutaj rzeczy z najnowszej kolekcji, co prawda sporo jeszcze takich przejściowych, typu swetry, płaszczyki, trench, który wydaje mi się hitem, ale zobaczymy jak tylko go zmierzę. Ale słuchajcie, to już jest właśnie nowa kolekcja, już coraz więcej tych wiosennych rzeczy się pojawia, dużo kolorów, więc ja się cieszę już i też mam z czego wybierać tutaj do filmików dla was, także dajcie znać, jakie haule ubraniowe, przeglądy chcielibyście zobaczyć w najbliższym czasie. Ja już przeglądam strony, zapisuję sobie ulubione rzeczy i przygotowuję się do nowych filmików. Jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, odcinki serii Mierzymy pojawiają się raz w tygodniu, są to haule ubraniowe, przeglądy jednej kategorii z różnych sklepów, bądź gotowe stylizacje. Także jeśli jest to kategoria, która was interesuje, zachęcam do subskrypcji. Na kanale też pojawiają się filmiki z serii Beauty. Ja już nie przedłużam dalej, tylko przechodzimy do rzeczy. Zacznijmy dzisiaj ogólnie od płaszczyków, ale jako, że jedną rzecz już mam na sobie tutaj z tego haulu, no to od razu wam pokażę. Jest to Pobody, które jest takie gładkie, proste, bardzo. Bardzo podoba mi się właśnie to, w jaką stronę idzie Sinsay, ponieważ jest to właśnie taki styl bardziej smart casual, że już są troszeczkę bardziej eleganckie rzeczy, ale nie przesadnie. Pobody kosztuje 46 zł, także cenowo wypada świetnie i też składowo w miarę, bo nie jest to całkowicie naturalny skład, ale pół na pół, więc i tak jest dobrze. Jest to poliester z wiskozą pół na pół, no i też ma elastan w składzie i faktycznie jest bardzo elastyczny. To materiał jest turbo gładki, bardzo przyjemny dla skóry. Ja tutaj wybrałam dla siebie rozmiar L i jest tak na styk, bym powiedziała. Nie chodzi o szerokość, tylko o długość. Długość mogłaby być, jak dla mnie, przynajmniej tak centymetr, dwa dłuższa, tak żebym czuła się bardziej komfortowo. Nie ciśnie mnie, nie ciągnie, nawet jak się tak bardziej, wiecie, wyprężę, wyprostuję, to wszystko jest ok. Ale faktycznie po prostu miałam problem z zapięciem tego body w kroku. Tutaj mam na sobie odcień różowy. Przepiękny kolor, bardzo twarzowy. Niesamowicie mi się podoba. Dostępny jest także w wersji jasno-kremowej, którą też tutaj mamy, którą też zamówiłam, oraz w ciemnej beżowej. Jednak z tamtych kolorów już ta rozmiarówka jest lekko wybrakowana, dlatego jeśli macie ochotę i akurat pasuje wam rozmiar, bierzcie śmiało albo polujcie stacjonarnie. Ze względu tutaj na cenę, skład i to, jak to jest taki prosty krój uniwersalny do wszystkiego, no to obstawiam, że po prostu momentalnie się wyprzeda całkowicie. Ja jestem zachwycona, ponieważ leży świetnie. Mi się podoba ze względu na właśnie ten prosty krój, na to, że jest bardzo dopasowany do wody i cudownie leży, ładnie podtrzymuje biust, mimo że na sobie biustu nosza nie mam. Oczywiście można tutaj jak najbardziej założyć, raczej typu bardotka, ponieważ jest tutaj lekko bardziej wycięty na rękawach, tak w stylu dekoltów typu halter, więc takie standardowe ramionczka od biustu noszów mogłyby tutaj wystawać, dlatego lepiej bardotkę bez ramionczek całkowicie, ponieważ z tyłu też są wycięcia tutaj na plecach. I co wam powiem, to jest to body dwuwarstwowe tutaj na biuście, dosłownie kończy mi się pod biustem, także tego materiału jest po prostu idealnie i też w żaden sposób się nie odznacza ten materiał, tylko ładnie tutaj kamufluje, dlatego też to body nie jest prześwitujące, a jednak to często występuje w przypadku topów takich dopasowanych, więc ja się cieszę. No i tak prezentuje się, słuchajcie, z tyłu. No jak dla mnie, strzał w dziesiątkę. Ja się tutaj nawet nie zastanawiam, to body oczywiście ze mną zostaje, pewnie tak samo jak ta jaśniejsza wersja, którą może wam tutaj pokażę w momencie, gdy będę mierzyła coś innego. To jest właśnie teraz moja baza i przejdziemy do płaszczyków, tak jak wspominałam. Wspomniałam wam, że trench to może być ogromny hit. Jest w cudownej cenie, ponieważ kosztuje 170 zł i to jest naprawdę bardzo mała cena, jak na w sumie praktycznie idealny klasyczny trench. Ja jestem w szoku, ponieważ na jesieni robiłam do was odcinek przegląd trenchów i tak naprawdę ciężko było wybrać taki idealny i w przypadku każdego miałam jakieś ale. Tutaj mam tylko jedno, jeśli chodzi o podszewkę, która jest, a to jest rzadkość w sumie teraz w trenchach, która jest po prostu poliestrowa. Mogłaby być z naturalnego materiału, wtedy bym się nie miała do czego totalnie doczepić. Słuchajcie, mam tutaj rozmiar L i śmiało można wybierać rozmiar mniejszy, w zależności od tego, co chcecie nosić pod spodem. Jeśli lubicie nosić trench z grubszymi rzeczami, grubsze swetry, bluzy, no to wtedy wybierajcie swój rozmiar. Jeśli jednak ten trench to będzie taka po prostu narzutka na jakiś właśnie top, jeansy tylko, czy na jakąś cieniutką sukienkę, cieniutkie koszule na górze, no to wtedy weźcie mniejszy rozmiar, ponieważ faktycznie tutaj tego luzu mam sporo, tak samo w ramionach, więc jest naprawdę tutaj sporo. Chciałam wam pokazać, jak wygląda
taki rozpięty. To jest jednak rodzaj płaszcza, który jest oversize'owy, nie podkreśla kształtów, dopóki zapięty nie jest. I tutaj tak, mamy pasek, który jest taki klasyczny, z dziurkowaniem, nie jest związany. Tak prezentuje się zapięty. Mogłabym pewnie jeszcze ciaśniej, ale chciałam mieć tutaj jeszcze pełen komfort. Mamy tutaj klapę zarówno z przodu, jak i właśnie tą taką klasyczną pelerynkę tręczową z tyłu. Bardzo cienki materiał, ale przyjemny. Z wierzchu to w ogóle jest taki totalnie gładki. Jest to bardzo jasny, taki piaskowy bym powiedziała beż, który jest bardzo twarzowy, uniwersalny. Wydaje mi się, że dla każdego. Podoba mi się, powiem szczerze, że tutaj mogłaby być tylko jedna klapa. Nie wiem, z której strony jest klasycznie, ale jest naprawdę świetny i szkoda, że nie pojawił się jesienią, ponieważ ja finalnie po nagraniu wspomnianego już filmu zostawiłam sobie trench w szafie z Zary. No i tamten jednak kosztował znacznie więcej, a gdybym miała ten do porównania, to nawet bym się, słuchajcie, nie zastanawiała. Tutaj jeśli chodzi o te paski na rękawach, to one są tak samo jak tutaj ten pasek właśnie w talii. Rękawy mogłyby być ciutkie dłuższe, mam wrażenie, chociaż jak stoję tak, to są dobre, ale po prostu mocno się podwijają i pojawiają się nadgarstki na wierzchu. Nie no, ja po prostu jestem w szoku, jak dobrze wygląda. Ja już ze względu na to, że beżową wersję płaszcza mam, co prawda trochę ciemniejszy i chłodniejszy, no ale jednak nie potrzebuję dwóch jasnych właśnie trenchów, no to zastanowię się nad czarną wersją tego trencha, ponieważ występuje także w wersji czarnej. Ja ogólnie byłam zadowolona z trenchy, pamiętam z Sinseya, który mierzyłam, znaczy jeden był model chyba, który mierzyłam właśnie jesienią, ale tamten miał inne guziki, nie był taki klasyczny totalnie, no ten świetny, także jeśli szukacie, to bierzcie śmiało, ponieważ w takiej cenie nie znajdziecie nic, nic lepszego. Pozostałe dwa płaszcze już są po tej lekko cieplejszej stronie, takie typowo przejściówki. Ten pierwszy, jak widzicie, jest w pepitkę czarno-białą, dostępna jest także wersja czarno-zielona. Kosztuje 180 zł, na sobie mam rozmiar L. No jak możecie też zobaczyć, model jest totalnie mocno oversize'owy. Jak dla mnie jest to świetna opcja do takiego stylu bardziej biurowego, ale modowego jednocześnie. Właśnie jeśli ubierać się bardziej elegancko, to jest coś fajnego. No i też w związku z tym, że to jest czarno-biały, to też nie jest aż taki ponury kolor i nie jest taki ciemny. Że jakby taki płaszcz jak najbardziej mogłabym mieć w szafie, jeśli chodzi o takie full czarne, to już się dłużej zastanawiam, ponieważ ja po prostu rzadko chodzę w czerniach, zazwyczaj chodzę w jasnych rzeczach, tak samo jasne jeansy, jasne góry, więc faktycznie taki po prostu bardziej do mnie pasuje. No, luźny jest tutaj po całości, zarówno w rękawach, jak i w tułowiu, spokojnie możecie rozmiar mniejszy założyć, chyba że lubicie właśnie takie totalnie luźne kroje. Jest dwurzędowy. Tutaj ma takie spore klapy. Kieszenie są z góry, też z taką klapą od góry. No i co? Więcej nie mogę powiedzieć. Jest duży, ale ciekawie wygląda i na zdjęciu na modelce bardzo podoba mi się ta stylówka. Jeszcze z tym zielonym akcentem wygląda naprawdę fajnie. No to jest też tego typu płaszcz, do którego możecie dodać wszelkiego rodzaju kolory i wszystkie takie intensywne rzeczy będą fajnie wyglądać. Jeśli macie jakąś torebkę w takim na przykład wściekłym różowym odcieniu, czy po prostu pod spód założycie jakiś taki akcent, to będzie wyglądało cudownie. Tutaj materiał jest taki trochę bardziej szorstki, ale nie gryzie. Podszewka jest po całości, więc jest naprawdę komfortowy. Kolejna propozycja to grubszy płaszcz w stylu trencha. Faktycznie ma tutaj takie typowo klasyczne cechy trencha, jednak jest wykonany z grubszego, sztywniejszego materiału. Kosztuje 170 zł, na co ja mam także rozmiar L. I ponownie jest to model mocno oversize'owy, bardzo, bardzo luźny. A już wam pokazuję, jak wygląda ten płaszcz zapięty. Jak to się prezentuje, tutaj mamy taki klasyczny pasek szlafrokowy do dowolnego związania, czy w kokardkę, czy po prostu w supeł, czy przełożenie. Takie klasyczne. Jak widzicie, tutaj jest właśnie ta klapa z przodu na piersi. Są pasy dodatkowe właśnie na zwężeniu w nadgarstkach i też mamy tutaj tę pelerynkę oraz zaczepy na ramionach. Według mnie wygląda ciekawie. Zdecydowanie bardziej podoba mi się taki krój niż taki klasyczny, po prostu prosty, ponieważ jednak więcej się tutaj dzieje. Jest wygodny, jest spory, tutaj naprawdę ciepłą warstwę jak najbardziej włożyłabym pod spód, więc jeśli lubicie warstwą się ubierać, no to faktycznie wybierajcie swój rozmiar. No i tutaj, jak możecie zobaczyć, w momencie, gdy jest zapięte, wcale nie wydaje się taki obszerny i możemy sobie tę talię fajnie
podkreślić. Także jak dla mnie jestem za, tym bardziej w takiej cenie. Ogólnie na Sinsaya warto zwracać uwagę, jeśli szukać jakichś płaszczyków, ponieważ faktycznie jest dobry wybór w niskiej cenie, więc da się znaleźć naprawdę bardzo fajne okazje. Teraz pokażę Wam sweterki, które zamówiłam. Ostatnio jestem sweterkową dziewczyną, w tym sezonie to już kompletnie. A tutaj znalazłam kardigan, który ma moje ulubione połączenie kolorystyczne, czyli róż z pomarańczowym. I według mnie wygląda to świetnie. I bardzo się cieszę też, że da się znaleźć faktycznie kolory w przypadku swetrów, że nie tylko taki stłumiony kolor, tylko też coś żywszego, ponieważ bywa jednak ponuro, jeśli chodzi o kolekcję taką jesienno-zimową. Tutaj mamy właśnie faktycznie taki fajny akcent kolorystyczny. Kosztuje 90 zł, na sobie mam rozmiar M. Zawsze w swetrach schodzę o rozmiar niżej, ponieważ no jak widzicie, i tak dalej, te swetry są luźne. Tutaj ten kardigan faktycznie jest taki bardzo wyszczelizowy, luźne rękawy, opuszczone na ramię, klasyczny, prosty, bez możliwości związania, ale wypada naprawdę fajnie. Nie, jeśli lubicie takie luźniejsze rzeczy, to jak najbardziej jestem za. Podoba mi się, jak wygląda, nie gryzie, przyjemny jest materiał, jest bardzo ciepły, nawet nie wiecie, jak mi teraz jest gorąco, ponieważ ma jakby taką grubą warstwę, trochę jak dwuwarstwowy w odczuciu, że ta nitka jest drobna, ale właśnie jest tak grubo tego swetra. Dobra, więc faktycznie dla zmarzluchów będzie idealny. Następnie także z różem sweterek w paski, który jest takiej bardziej włochatej tkaniny, taki troszeczkę moherek. Nie gryźnie mi co prawda, ale nie jest taki typowo gładki też od środka. Więc tutaj zwracam Waszą uwagę, ja sama wolę takie turbo gładkie, przyjemniejsze dla skóry. Kosztuje 90 zł, na sobie mam rozmiar M. Jak widzicie tutaj także jest modelowy, wersyjny, bardzo, bardzo luźne, w szczególności tutaj rękawy opuszczone ramię, luz tutaj po całości i długość taka do biodra. Czyli klasyczna bym powiedziała, ale jakoś dziwnie się ten materiał układa. Jeśli lubicie nosić swetry tak po prostu na spodniach, spoko, nie ma problemu. Ja akurat jestem fanką wsadzenia sobie gdzieś swetra w spodnie, pod biustonosz, lubię troszeczkę nadać mu kształtu, ale tutaj właśnie próbowałam wielokrotnie, próbowałam jakoś go podwinąć czy coś takiego, ale jednak taki nie jest za bardzo elastyczny, nie układa się zbyt dobrze, po prostu nawet nie jest sztywniejszy, ale tutaj może przez ściągę czy jakoś nie mogłam go za bardzo ułożyć. Bardzo podobają mi się kolory, podoba mi się tutaj dobór kolorystyczny, jest taki dosyć żywy odcień różu, taki ekry oraz beżowy. Dostępna jest także wersja, która jest liliowa, podobny fiolet właśnie, co tutaj może troszeczkę jaśniejszy, z takim zielenią pistacjową i pewnie też z ekry bądź z bielą. Tamten też mi się bardzo podobał. No nie jest to na pewno sweter dla mnie, nie do końca dobrze się w nim czuję. Na pewno jest ciepły, ale jednak ten krój jakoś nie daje mi nic tutaj dobrego, także go pomijam, jeśli chodzi o mnie i zobaczymy, jak będzie dalej. Następnie klasyczny sweter w paski. Ja tutaj wybrałam oczywiście wersję fioletową, ponieważ to jest jeden z moich ulubionych kolorów od dłuższego czasu już, ale dostępna jest także wersja bardziej klasyczna, czyli czarno-biała czy zielono-biała, także no, wydaje mi się, że sporo osób znajdzie coś tutaj dla siebie. Jestem zachwycona tym, jak on wygląda. Faktycznie według mnie bardzo twarzowo ładny, to jest bardzo odcień fioletu, bym powiedziała taki neutralny. Nie wpada w róż, ale nie wpada też bardziej w błękit, w chłodne tony, więc mi jak najbardziej leży. On jest tutaj klasyczny, nie jest oversize'owy, jest opuszczony co prawda ramię i jest bardziej szerszy tutaj w tułowiu, ale jak widzicie rękawy już są takie bardziej dopasowane. Można sobie troszeczkę je podwinąć, co zrobię ze względu na to, jak mi jest gorąco tutaj. Jest stójka, lekka, troszeczkę nachodzi na szyję, ale mi to nie przeszkadza w przypadku tego swetra. No i tutaj jak widzicie wsadziłam sobie pod biustonosz, żeby nadać kształt, ale ogólnie jeśli chodzi o długość, to mam wrażenie, że dalej jest lekko skrócony, że nie jest taki w pełni do bioder, tylko właśnie troszeczkę krótszy stan, więc jeśli nosić spodnie z wyższym stanem, to nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Teraz możecie zobaczyć drugą wersję kolorystyczną tego body, od którego zaczęłam dzisiejszy odcinek. W przypadku tego koloru w dalszym ciągu jest totalnie nieprześwitujący. Odrobinę widać tutaj tę podszewkę, granicę, ze względu właśnie na to, że jednak w przypadku dwóch warstw widać mocniejsze krycie niż w przypadku jednej. Nie oznacza się jakby sam w sobie materiał, tylko po prostu krycie, ale dalej wygląda naprawdę super. Jeśli chodzi o dół, mam tutaj spódniczkę, która kosztuje 70 zł. Podoba mi się bardzo kolor,
ponieważ jest to taki lekko cieplejszy beż i idealnie mi pasuje tutaj do moich mokasynów. Według mnie fajnie to też razem wygląda. Podoba mi się ten styl, że jest tutaj właśnie częściowo taka plisowana, częściowo gładka. Tutaj taka narzutka, możemy sobie związać się tutaj właśnie w talii paskiem, a z tyłu jest taka gładka, bardziej taka trapezowa niż rozkloszowana. Ja tutaj mam na sobie rozmiar XL, zamówiłam, jak też widzicie, dwa rozmiary, L-kę i XL-kę, ponieważ nie byłam pewna tutaj, która będzie lepsza, no i żadna nie jest dobra. L-ka się okazała zbyt mała w pośladkach, a tutaj mam po prostu zbyt dużo luzu w talii, nawet jak mocniej związałam tutaj tym paskiem i pokarbowałam ten materiał, no to jednak tego luzu jest bardzo, bardzo dużo, a na pośladkach ta jest po prostu idealna. Także sama chcąc zostawić, to bym chciała sobie ją zwęzić, więc zastanowię się nad tym, ponieważ bardzo podoba mi się komplet z tą właśnie spódnicą. Niestety tej marynarki, to jest taka marynarka w skorzystanym stanie, z tego samego materiału, nie ma jeszcze dostępnej. Ona będzie wkrótce i ja na nią czekam już od dłuższego czasu. I ze względu na to, że byłam chora, paczka to ubrania ogólnie, czekała 2 tygodnie na nagranie, a ja jeszcze wcześniej 2 tygodnie chyba czekałam, aż właśnie niektóre rzeczy się pojawią i dalej one się nie pojawiły i w ogóle strasznie denerwuje mnie ta kategoria właśnie wkrótce i bardzo denerwuje mnie to, że właśnie jak wrzucają nowości, to nie wrzucają ich razem, że tak jak ta spódnica powinna się pojawić w tym samym czasie, co ta skrócona marynarka i tak samo zamawiając te spodnie, nie było marynarki do niej. Już jest, ale wcześniej nie było. I moim zdaniem, jeśli jak już jest komplet, no to już powinien być w tym samym czasie, no ale to nic. Na razie ją zwrócę i po prostu poczekam na tamtą marynarkę. Wtedy zamówię ponownie razem z marynarką, żeby zmierzyć te rzeczy dwie razem i wtedy się zastanowię. Jeśli będzie faktycznie spoko, to po prostu sobie tę spódnicę zawężę tutaj w talii, zrobię jakieś zaszewki i wtedy zostawię ten komplecik, ponieważ według mnie może wyglądać naprawdę fajnie. Muszę najpierw zobaczyć tę marynarkę, ponieważ ogólnie z tymi skróconymi miałam problem do tej pory. Ciężko mi było znaleźć taką, która by wyglądała dobrze, dlatego finalnie jeszcze takiej w szafie nie mam, mimo że ten trend już jest od dawna i bardzo mi się podobają, to faktycznie w przypadku każdej mi coś nie leżało. Nawet nie wiecie, jak bardzo nie rozumiem tego kompletu. Tutaj po prostu te dwie rzeczy razem moim zdaniem totalnie nie grają. Nie wiem, kto by to założył i do czego w sumie pod spodem. O ile materiał mi się podoba, marynarka także, tak tutaj jako komplet totalnie nie widzę, a same sobie spodnie też niestety nie wypadają dobrze, ale może po kolei. Obie te rzeczy kupicie po 100 zł. Tutaj jeśli chodzi o spodnie, wybrałam rozmiar XL, jeśli chodzi o marynarkę, wybrałam rozmiar L. No i zacznijmy właśnie może od tej marynarki. Ona, powiem szczerze, że ma chyba klasyczny jednak krój, nie jest oversize'owa. Mam tutaj pełen luz, pełen komfort, nie jest taliowana, jest taka bardziej prosta tutaj właśnie w talii, ale wygląda naprawdę dobrze. Podoba mi się bardzo materiał, jest taki lekki w kratę, tak wygląda jakby był bardziej naturalny, ale lniany troszeczkę, ale jednak jest to sztuczny materiał. No i jest też długa, według mnie będzie fajnie wyglądała na przykład tutaj przepasana paskiem, jakimś mniejszym odcieniu do jakichś może krótkich, bardziej eleganckich spodenek, coś takiego. Ja bym tak wystylizowała właśnie tę marynarkę, bądź po prostu założona w takiej wersji na bardziej dopasowane spodnie, jakieś inne jeansy, właśnie czy mam jeansy, które też mimo, że swojego luzu będą wyglądać dobrze. Nie dopasowałabym jej za to do takich spodni luźnych, no, ponieważ no widzicie, jak to wygląda. Jeśli chodzi o same sobie spodnie, no one jak widzicie są niestandardowego stanu, bym powiedziała może średniego. Dawno nie miałam tego typu spodni na sobie, więc ciężko mi określić, ale jak widzicie, daleko im do wysokiego stanu. Przez co w ogóle moja sylwetka tutaj jest zaburzona. Moim zdaniem one powinny być dużo wyżej, wtedy by tutaj mi ładnie wyszczupliły jeszcze w talii dodatkowo, a one tak spadają w dół. Są luźne całkowicie, nie podkreślają nic zupełności, może jedynie pośladki delikatnie, ale też nie jakoś bardzo. Ale same w sobie, jak możecie zobaczyć, właśnie do takiego dopasowanego topu, no one mi po prostu nie leżą. Nie wiem, czy komuś z was się podobają, czy nie, ale nie dla mnie. Tak jak poprzedni komplet, jak dla mnie był nieporozumieniem, tak ten coś cudownego. I bardzo podoba mi się, jak wygląda, mimo że
jest aż tak wściekle różowy. Ja lubię różowy kolor, różne tak naprawdę odcienie różu, ale faktycznie pod taki fuksjowy raczej rzadko sięgam. Wolę jednak bardziej stonowane czy też jaśniejsze. Tutaj jest to naprawdę taka petarda, ale fajnie to wygląda jeszcze właśnie w połączeniu z tym takim jaśniejszym kremowym. Według mnie wygląda naprawdę dobrze. I co się składa tutaj na ten komplet, to marynarka, która kosztuje 110 zł, na sobie mam rozmiar L, oraz short, to spódniczka. Tutaj short z taką nakładką, które kosztują 66 zł. Tutaj mam rozmiar XL. Wszystko pasuje perfekcyjnie. Także tak, marynarka, jak widzicie, jest dopasowana o takim bardzo prostym kroju. Nie jest zwężana, ale nie poszerza. Ma delikatne bardzo poduszeczki na ramionach, dzięki czemu tych ramion nie poszerza, ale ładnie podkreśla. Mamy tutaj dwa guziki do zapięcia. Jest dłuższa. Tak się prezentuje. Jak dla mnie... perfekt. Naprawdę, bardzo dobrze leży. Materiał mógłby być z tych bardziej gładkich, ale ogólnie nie mam zastrzeżeń. I bardzo lubię właśnie takie dłuższe marynarki, ponieważ one ładnie wydłużają sylwetkę i wygląda to naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o shorty, no to tutaj ponownie idealne. W talii są fajnie dopasowane. Jest tutaj luz, tak, że będzie mi komfortowo, a jednocześnie nic mi się tutaj absolutnie nie zsuwa. Jest miejsce na wszystko, na pośladki. Są krótkie, ale nie są zbyt krótkie. Sama się zastanowię nad zostawieniem tego kompletu w szafie, chociaż mam dwa garnitury, co prawda ze spodniami w różowym odcieniu właśnie. Jeden taki baby pink, drugi taki stonowany, ciemniejszy różofiolet, więc zastanowię się, czy potrzebuję kolejnego. Wolałabym szczerze mówiąc w jakimś innym odcieniu taki komplet, no ale wygląda to jak na mnie bardzo fajnie, dlatego, tak jak mówię, zastanowię się. Słuchajcie, znalazłam kolejne hit-hopowe body, nawet wydaje mi się, że jeszcze lepsze niż to poprzednie, chociaż składowo już w tej całkowicie sztucznej stronie. Niestety zamówiłam w zbyt małym rozmiarze. Przez przypadek zamówiłam rozmiar M zamiast L-ki. No i faktycznie przez to tutaj się mocno rozchodzi, w szczególności w dekolcie, ale wypada na tyle świetnie, że na pewno zamówię sobie większy rozmiar, ponieważ podoba mi się też ten krój. Jakoś przekonałam się ostatnio właśnie do takiego dekoltu, jak w koszulkach polo. No i wcześniej jak mi się nie podobały, tak teraz mam wrażenie, że bardzo mi pasują. I też w tym zestawieniu według mnie wygląda to fajnie. Ogólnie to body kosztuje 50 zł, występuje w wersji właśnie takiej złamanej bieli, trochę ekri oraz zielonej. No i co? Jest dopasowane, prążkowane, takie bardzo elastyczne. Tutaj ze zgrubieniem właśnie w dekolcie i właśnie z takim delikatnym bardzo kołnierzykiem. Tak to jest dopasowane po całości. Wygląda świetnie. No i ten materiał jest też bardziej elastyczny, więc nie ma problemu tutaj z zapięciem w kroku. Jeśli chodzi za to o spodnie, kosztują chyba 70 czy 80 zł. I o ile na modelce wyglądały naprawdę bardzo fajnie i wyglądały jakby były z takim totalnie wysokim stanem, tak tutaj one w kroku są dosyć niskie, bym powiedziała. Nie jestem w stanie wyżej podciągnąć niż tak. Boki idą dalej, ponieważ mam tutaj bardzo, bardzo dużo luzu, ale faktycznie na wysokość one nie są w takim wysokim stanie, jak chciałabym, żeby były. Bardzo ładny kolor jest tego materiału. Sam sobie materiał taki klasyczny poliestrowy, czyli taki, wiecie, szorstki, nie do końca przyjemny. No nie byłby zły i naprawdę krój jest ogólnie okej. Mam wrażenie, że są zbliżone trochę do tych beżowych spodni, ale jakoś w przypadku tego koloru jakoś mi to bardziej leży. To oczywiście nie są takie spodnie, które podkreślą nasze kształty i mogą one też dodatkowo poszerzać, ale jak dla mnie mają fajny vibe. Na pewno będą lepsze dla osób, które są po prostu niższe, czyli taki standardowy wzrost w Polsce 1,60 m u kobiety, to wtedy będą ok, wtedy będą wysokie i będą lepiej wyglądać. W moim przypadku niestety nie do końca, no i też dużo luzu, a mniejszy rozmiar pewnie bym się nie zmieściła. Także te spodnie odsyłam. No i to by było, słuchajcie, na tyle. Mam wrażenie, że jest bardzo udany ten haul. Oczywiście są lepsze i gorsze rzeczy, ale te lepsze to faktycznie są takie bardzo fajne hity i sama będę się biła z myślami, co faktycznie tutaj z tego haulu zostawić. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam przypadł do gustu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!